Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Witam Cię w drugiej części. Dzisiaj druga część pracy z wewnętrznym dzieckiem. I dzisiaj poruszymy takie kwestie jak jaka jestem, jaki jesteś, a język naszego wewnętrznego dziecka. Chcemy się poznać, chcemy się zaprzyjaźnić, chcemy zobaczyć kto to tam jest. Jedni mówią, że bardzo spokojni, bardzo spokojne to wewnętrzne dziecko, bardzo zrównoważone, bardzo poważne, czyli pewno parentyfikacja tam nam zagrała. Albo jesteśmy bardzo krnąbni, albo wcale nie chcemy wyjść z tej piwnicy. Przeróżnie zachowują się nasze dzieci, już to wiemy, ale chcemy dzisiaj spróbować z nimi zacząć pracę. Chcemy rozszyfrować ich język, chcemy zrozumieć, co do nas mówią i jak mówią. Oczywiście mamy na to sprawę metody. Za chwileczkę będziemy o nich mówić, ale też zaczniemy uczyć się siebie. Kanał, który prowadzę, wszyscy wiemy, zrzesza, spotyka ludzi, którzy są po przemocy narcystycznej. Osoby, które muszą pracować, muszą pracować z wewnętrznym dzieckiem, ponieważ niestety zranienia i to, jakich ludzi spotykamy w swoim życiu, czyli tych, których na, nas rzeczywiście bardzo toksycznie dobijają do samego końca, i nie jesteśmy w stanie nawet mimo toksyczności odejść od tej osoby. To są schematy z dzieciństwa, to są problemy do przerobienia i ja podpowiem w drugiej części, w końcówce filmu podpowiem, jakie te zranienia mogą mieć miejsce z dzieciństwa, dlatego, że te schematy są tak mocne i bardzo często tak wyuczone i tak wpojone już nam w krew, że nie jesteśmy w stanie tego przejść. Ale zacznijmy może od początku, już wiemy. O dzieciach naszych trochę więcej. Dowiedzieliśmy się, troszeczkę im się przyjrzeliśmy z poprzedniego odcinka. Wiemy, że to są bardzo często straumatyzowane dzieci. Wiemy, co to są zranienia, wiemy, co to są traumy. Niekoniecznie traumy to bardzo straszne rzeczy, ale czasem nawet nieobecność rodziców przez dłuższy czas, nawet osamotnienie małego dziecka, nawet to, że na przykład leżeliśmy w inkubatorku, bo musieliśmy zdrowotnie niestety być, też po Powodują pewne zranienia, mimo że nie było tutaj winy ani rodziców, bo zawsze traumy kojarzymy, że ktoś nam zrobił coś złego. Niekoniecznie nasi rodzice wcale nie musieli zrobić nam nic złego, po prostu tak się, ułożyły, tak się ułożyła sytuacja i te, do tych zranień doszło. I potem taki człowiek, który czuje odrzucenie, bo nie ma przytulenia mamy z racji tego, że na przykład chorował zaraz po porodzie, albo mama chorowała. Takie dziecko czuje potworne odrzucenie i będzie bardzo mocno bał się rozstań z bliskimi, tego, że na przykład zostaje odrzucony, mimo że partner nie jest dobrym partnerem, będzie czuł odrzucenie. No i właśnie z tym trzeba sobie poradzić, ale to już w następnych filmach. Moi drodzy, dzisiaj. W celach pracy z wewnętrznym dzieckiem, rozpoczęcia pracy, postarania się zrozumienia, złapania schematów, tak naprawdę powiedziałam już w, poprzednim, w poprzedniej części, że bardzo ważne są trzy części, trzy rzeczy. Pierwsza to jest cierpliwość. Moi drodzy, nic w procesie pracy z wewnętrznym dzieckiem nie jest rewolucją. Rewolucją może być chociaż to, że zaczniesz pracować z wewnętrznym dzieckiem, czyli zrozumiesz, że chcesz to robić, to jest dla Ciebie ważne i to jest wszystko, jeśli chodzi o rewolucję. Cała praca z wewnętrznym dzieckiem jest oparta na ewolucji. A nie na rewolucji. I do tego musisz się przyzwyczaić, i co do tego jest Ci bardzo potrzebne, oczywiście cierpliwość. Czyli to, że Twoje dziecko może nie chcieć pracować, Twoje dziecko może nie być zainteresowane byciem tu i teraz na Twoje zawołanie. Może trzeba więcej dla niego cierpliwości, czasu, ponieważ tyle, ile masz lat, tyle o nim zapominałeś, więc Twoje dziecko. Może nie chcieć pracować tu i teraz. Może potrzeba do niego różnych sposobów. Jakim najlepszym sposobem na cierpliwość jest? Ano, mianowicie to, że rzeczywiście wyobraź sobie takie malutkie, zastraszone, zezłuszczone. Jakie sobie chcesz wyobrazić to dziecko? Jaką ci twoja podświadomość podsunie wyobraźnie na temat siebie samego, jakim jesteś? Takim sobie go wyobraź. I teraz popatrz na niego. Popatrz, jakim jest dzieckiem. Ulituj się nad nim, pokochaj go, popatrz na niego, czy krzyczałbyś na niego, czy chciałbyś, czybyś byś się złościł, czy byś był dla niego bardzo niegrzeczny, czy wymagałbyś czegokolwiek od dziecka, jeżeli chciałbyś zdobyć jego zaufanie. Wiadomo, że nie. Krzyk, zniecierpliwienie, złość absolutnie nie jest tutaj dobrym doradcą. Jedyne, co wtedy możesz uzyskać, to to, że twoje dziecko się od ciebie odsunie każde dziecko by się wtedy odsunęło. Więc postępuj jak rozważny rodzic, który chce, żeby to dziecko się otworzyło, powiedziało jak jest, mimo że Odczuwasz, że może zrobiło coś złego, może nie możesz jeszcze uruchomić w pełni swojej, swo, swojego potencjału wewnętrznego dorosłego, ale bądź dla niego uważny, tak jakbyś był dla swojego dziecka. Więc cierpliwość, uważność na siebie to bardzo ważne rzeczy. Oczywiście za chwileczkę zrobi się larum wielkie, ale ja nie umiem się skupić, ale myśli są tak natarczywe, nie potrafię w ogóle nic znaleźć. Co tam się dzieje? Pokażę Wam najprostszą z metod, którą jest słowo zrozum, a które nie jest słowem, tylko jest tak naprawdę akronimem, czyli jest takim skrótem. Za chwileczkę rozszyfrujemy słowo zrozum. Pierwsze litery będą nam oznaczały to, co powinniśmy zrobić z naszym dzieckiem. Oczywiście też masz w opisie to słowo. I kolejne etapy pracy z wewnętrznym dzieckiem, czyli pracy nad poznaniem swojego wewnętrznego dziecka, dziecka nad rozszyfrowaniem schematów, nad tym, żeby Umieć ze sobą w początkowej fazie pracować. To jest oczywiście początkowa faza, żebyś złapał schematy, żebyś zobaczył, jak to wygląda, ale właśnie od tego tą pracę musimy zacząć. Czyli moja, mój ulubiony sposób pracy z wewnętrznym dzieckiem zrozum. No i co? Pierwszą z najważniejszych rzeczy jest słowo zakotwiczyć tu i teraz. Bo kiedy najlepiej kiedy najlepiej pracować nad schematami, nad tym, co nam nie wychodzi, nad tym, co tam chce do nas powiedzieć wewnętrzne dziecko, to są momenty dużego takiego wzburzenia emocjonalnego, czyli tego, że sobie z czymś nie radzisz, złościsz się, histeryzujesz, zaczynasz panikować, zaczynasz wpadać w jakieś dziwne stany, nie potrafisz siebie zrozumieć. I to jest moment, w którym Twoje wewnętrzne dziecko ewidentnie daje o sobie znać. Jeszcze raz przypominam: kiedy odczuwasz emocje, masz informację od wewnętrznego dziecka: hej, to ja, to ja tu krzyczę, zraniony, wystraszony, zły, e, rozgoryczony, daje dziecko wtedy sygnał. Tymi emocjami, z którymi sobie nie potrafisz poradzić, które są dla Ciebie dziwne i płyną bardzo, bardzo wartkim e, e, nurtem. Zobacz wtedy, to mówi do ciebie wewnętrzne dziecko. To znaczy, że coś jest do odgadnięcia. Ale oczywiście, w tym naszym słowie, zrozum, pierwsza litera z, zakotwicz, mówi o tym, że no rzeczywiście w systemie dużego wzburzenia, frustracji, złości nie jesteś w stanie logicznie myśleć. Dlatego zakotwicz się tu i teraz. Metoda zakotwiczenia polega na tym, że. Skupiasz się na jednej rzeczy, kiedy buzują te emocje, bu, buzuje złość, cokolwiek innego. Dajmy na to przykład, kiedy um, twój partner spóźnia się, partnerka spóźnia się na spotkanie i, albo nie odzwania, nie odbiera od ciebie telefonów jeszcze lepszy przykład, nie odbiera od ciebie telefonów, nie chce z tobą rozmawiać, dzwonisz raz, drugi, piąty, dziesiąty, odmawia ci rozmowy. Nie mówię tutaj o osobach toksycznych, o tym będzie na końcu, ale nie odbiera ktoś od ciebie telefonów, zaczynasz czuć niepokój. Ale dlaczego? Ale mnie ignoruje, ale coś jest nie tak, no ale wzburzenie jest bardzo duże i raczej tego schematu ciężko ci będzie złapać na wysokim takim piku złości, zdenerwowania i coraz poszerzających się złych, złych wyobrażeń na ten temat. Najlepiej wtedy się zakotwiczy, czyli skupić się na jednej rzeczy. Banalnej, nawet na kwiatku, który obok stoi, nawet na y, jakiejś czynności, y, oglądaniu, opisywaniu danego przedmiotu. Ja bardzo często y, proponuję wtedy klientom, żeby się skupili na danym przedmiocie, który widzą, czyli na przykład długopisie, czyli na przykład jakimś y, y, właśnie kwiatku. Opisać go, zacząć skupiać, a jaki kolor liści, a w którą stronę one rosną. A tutaj wychodzi pączek, czy nie wychodzi. Skupienie się, jak w soczewce, skupienie się na, danej, na danym przedmiocie. Powoduje to obniżenie stresu, obniżenie latających myśli, czyli tych takich natarczywych na tu i teraz w danym momencie. Możesz sobie wybrać dowolną rzecz, możesz sobie wybrać dowolną sytuację, zupełnie zgoła odmienną, inną, taką wyjętą z rękawa, na szybko i na niej się skupienie w całości tu i teraz. Obniżysz wtedy stres, uspokoisz się i będzie Ci znacznie lepiej. Ukojenie tych emocji da Ci chwilę spokoju, da Ci wytchnienia i da Ci możliwości przejścia do drugiej rzeczy, czyli ry jak rozpoznanie schematu. Czyli możesz zobaczyć w tym momencie, jaka emocja zaczyna tutaj przeważać. Co się dzieje? Czy czujesz złość? Czy czujesz, e, że partner cię olewa? Partnerka cię olewa? Przepraszam za taki kolokwializm, ale że nie zwraca na ciebie uwagi, że jesteś niekochany w tym momencie, że jesteś, czujesz się odrzucony? Kiedy uspokoisz te emocje, możesz złapać schemat. Możesz Rozpoznać ten schemat i co Twoje dziecko chce przez to zachowanie, Ci powiedzieć, co czujesz tak naprawdę. I to jest właśnie bardzo ważne, czyli na emocji, na odczuciu, na czuciu jesteś w stanie złapać schemat. I to jest druga litera ze słowa zrozum, czyli z, e, przepraszam, r, e, rozpoznaj schemat. Kolejna litera z naszego, z naszego słowa, czyli literka O, odniesienie do przeszłości. Zobaczmy, co nam to przypomina. Kiedy rozszerzymy to nasze opowiadanie, czyli partner nie odbiera od nas telefonu, czuje się zignorowana, czuje się niekochana, czuje się nieważna, zobacz, co to. Za zdarzenie z przeszłości. Kto cię w ten sposób podobnie traktował? Tata, mama, babcia, dziadek kto cię w ten sposób traktował? Przypomnij sobie jakąś szybko, która przypłynie emocja, która przypłynie e, to zdarzenie z przeszłości, kiedy na przykład rodzic e, opiekun kiedy nie zwracał na ciebie uwagi, kiedy byłeś ignorowany. Przypomnij sobie kiedy podobne uczucie, e, takiej niebycia ważnym czułeś. E, I to jest moment, w którym już łapiesz schemat, czyli odnalazłeś się w przeszłości zaczynasz patrzeć ja bardzo lubię tą metodę zrozum ponieważ ona pracuje z tą metodą pracujemy w tu i teraz czyli pracujemy w teraźniejszości bo bardzo często kiedy pracujecie z wewnętrznym dzieckiem zaczynacie pracę Robi się to na zasadzie a co? Pamiętasz z dzieciństwa, jak to się wydarzyło, a czy byłeś kochany? Ciężko jest nam wrócić do tego, ciężko jest nam sobie przypomnieć, bo kiedy następuje rozdzielenie, kiedy następuje zamrożenie podczas zranień, dzieci dokonują takiego zranienia, czyli niepamiętania, mózg wykonuje taką rewoltę w postaci zapominania tego, nie dlatego, że tak mu się chce, tylko w obronie was. Czyli tego, żeby nie bolało, bo ból jest w stanie zniszczyć drugiego człowieka, jest w stanie zniszczyć Was, więc mózg robi to świadomie, zapomina, włącza taką niepamięć, więc bardzo ciężko się pracuje. Kiedy pracujemy na tu i teraz, czyli jeśli pracujemy z daną sytuacją, z konkretną sytuacją i jesteśmy w stanie Zakotwiczyć, czyli jesteśmy w stanie się na tyle uspokoić, na tyle zrównoważyć te odczucia, to jesteśmy w stanie w tym momencie wejść w emocje, przypomnieć sobie, ale robimy to na w miarę spokojnym. Więc kiedy już odnosisz się do tej sytuacji, szukasz ją z dzieciństwa, jest o wiele łatwiej tak pracować. Jesteś w stanie zobaczyć ten schemat i jesteś w stanie odnaleźć się, znaleźć to odniesienie. W przeszłości. I to jest nasza trzecia literka. O. Kolejną literką jest Z, czyli zauważ, jak możesz sobie poradzić. Czyli popatrz na to, czy byłaby opcja, żebyś w ten sposób się nie czuł. Co musiałoby się wydarzyć, żebyś nie czuł na przykład, że jesteś niekochany. Czyli bardzo ważna rzecz, co może dać Ci na przykład, wyobraź sobie, co wtedy powinien zrobić, co dobrze by było, żeby zrobił wtedy Twój rodzic. Czyli powiedzieć widzę Cię, oj przepraszam Cię kochani, nie zauważyłem, przepraszam Cię myszko, jestem bardzo zajęty, ale już Ci poświęcam chwilę czasu, już Cię biorę na kolanka, co chcesz mi kochanie powiedzieć? Ja Cię przepraszam, że tak późno wróciłem z pracy, wiem, że na mnie czekałeś. Wyobraź sobie, co mógłby twój rodzic, twój opiekun w tej sytuacji wtedy zrobić? I to jest bardzo ważna rzecz. Zauważ, jak możesz sobie pomóc. No i kolejna literka z całości, czyli U, uaktywni swojego wewnętrznego dorosłego. Czyli zareaguj w ten sposób możesz zareagować oczami, wyobraźnią, wydarzeniem, projekcją, czyli tym, że tak zaplanuje, że tak jest, ale przenieść, przenieść to na siebie. Czyli swój wewnętrzny dorosły. Ten, który się tobą opiekuje. My będziemy tego dorosłego w kolejnych filmach tworzyć. To jest bardzo ważna postać, która sprawuje całą opiekę nad wewnętrznym dzieckiem, która pomaga wewnętrznemu dziecku i zawsze stoi za wewnętrznym dzieckiem. Więc możesz w tym momencie już wytwarzać wewnętrznego dorosłego, czyli właśnie po tym, jak zaplanujesz jak możesz sobie pomóc uaktywnij tego wewnętrznego dorosłego czyli daj dokładnie to daj co uważasz, że powinien wewnętrzny dorosły dać dziecku czyli tą na przykład uwagę tak widzę Cię, widzę Cię kochanie przepraszam Cię, wróciłem później ale w pracy było bardzo ważne zebranie ale Ty jesteś dla mnie tak ważny że już kochanie jestem do Ciebie, nie gniewaj się jestem koło Ciebie zobacz wtedy jak się pięknie poczujesz, jak ci będzie miło i jak ci będzie przyjemnie i jak zejdą od razu schematy, jak zaczną te schematy bardzo mocno blednąć. I właśnie o to chodzi, żeby zobaczyć schemat, ten schemat trochę sobie pomóc. Oczywiście będziemy to całe nasze zrozum będziemy cały czas e, trenować. No i co? I ostatnie m małymi krokami, moi drodzy. Ponownie to nie rewolucja, a ewolucja. Praca z wewnętrznym dzieckiem jest procesem długotrwałym, gdzie cierpliwość, uważność i systematyczność jest podstawą tego sukcesu. Ja zawsze daję taki przykład na warsztatach. Że wytworzenie na przykład mięśni brzucha zawsze daje do wyboru, która część ciała jest najważniejsza do, dla was. Jedni mówią pośladki, drugi, drudzy mówią brzuchy, trzeci mówią bicepsy. Każdy z tych mięśni jest bardzo ważny, ale każdy z nich wymaga długotrwałej pracy. Nikt z nas nie wytworzy kondycji fizycznej, szybkiego biegania, dobrych mięśni brzucha, pięknych pośladków, czy chociażby mężczyźni bicepsów bez ciężkiej pracy. Bez tego, że systematycznie Codziennie, co drugi dzień pracujecie na siłowni, pracujecie biegając, dobrze się odżywiając. Czyli cały zakrojony plan pracy nad Waszymi mięśniami spowoduje, że na przykład za rok na plaży będziecie wyglądali bajecznie. Dokładnie tak samo polega praca z wewnętrznym dzieckiem. Tylko systematyczność, uważność, cierpliwość pozwoli Wam. Na to, żeby osiągnąć wyniki pracy, żeby schemat, który był z wami przez 20, 30, 40, 50 lat, nagle stracił swoją moc, nagle stracił to, to panowanie nad wami. Więc systematyczność powoduje, że będzie twoje dziecko. Ci ufało, że zacznie Ci pokazywać rzeczy, których mu brakowało. I wtedy obcy człowiek nie będzie mógł Ciebie zahaczyć z tym bólem, z tym cierpieniem, nie będzie Cię tak zwanie regresował w stronę tych Twoich traum, tych Twoich zranień, bo Drugi człowiek jest dla nas lustrem. O tych lustrach i o tym, jak sobie z tymi lustrami, oczywiście będzie kolejny film, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Moi drodzy, oczywiście ten kanał prowadzę dla osób po narcystycznym zawłaszczeniu, po tym jak sobie radzić z traumą i jak sobie radzić z przemocą psychiczną. I oczywiście to, że w swoim życiu spotykacie takich, a nie innych osób, takie, a nie inne osoby toksyczne, które w jakiś sposób bardzo źle na Was działają i nie potraficie wyjść z tego związku narcystycznego, toksycznego, jest spowodowane zranieniami z dzieciństwa. I żeby Wam ułatwić pracę, żeby, żebyście mogli popatrzeć, bo te od, odnalezienie tych schematów, a, kiedy jesteśmy w związkach toksycznych jest dość trudne, bo wtedy wiemy o tym, że obniżenie Waszego poziomu a, takiej sprawczości, tego, że wiecie jak, a, jak sobie z tym poradzić jest bardzo niskie. Tak toksyczność wlewa się w, w każdą stronę waszego życia. Dlatego postanowiłam wam troszeczkę ułatwić tą pracę i e, zrobić listę e, dokładnie sześciu rzeczy, e, które powodują, że jesteście w związkach toksycznych i co to się w tym, w tym dzieciństwie wydarzyło, co mogło się wydarzyć? E, to już po, po czasie pracy z wami wiem e, i po sobie również e, jakie rzeczy się wydarzyły w waszym dzieciństwie? Które spowodowały, że jesteście w związkach toksycznych, narcystycznych i nie możecie, nie potraficie z tych związków wyjść, bo one was w jakiś sposób regresują. Pierwszą z takich najważniejszych rzeczy, dlaczego toksyczne zachowania do was wracają, dlaczego te toksyczne zachowania wciąż w waszym życiu są, to jest dorastanie w bardzo reaktywnym, takim wybucho z, z wybuchowym rodzicem. Takim rodzicem, którym jest, który jest przede wszystkim niestabilny, Emocjonalnie. To są, bardzo często wiemy o tym, że nasi rodzice też mają swoje traumy i też zachowują się w czasem dziecięcy sposób. Powoduje, że bycie z takim rodzicem, właśnie wybuchowym, takim nad, nadreaktywnym, takim, który bardzo często jest takim rodzicem, który nie potrafi nad sobą panować, jest powodem, dla którego potem trafiacie z powrotem w takie związki. Kolejnym takim powodem bardzo, bardzo ważnym jest przemoc emocjonalna, fizyczna i nałogi w rodzinach, czyli dzieci rodzin alkoholowych, dysfunkcyjnych, gdzie tam następuje rodzice są narkomanami, rodzice byli alkoholikami, są byli narkomanami, alkoholikami. Czyli wszystkie uzależnienia w rodzinach, gdzie dochodzi do przemocy, gdzie dzieci są bite, gdzie dzieci są emocjonalnie, przemocowo, przemoc psychiczna jest wobec nich stosowana. Wszystkie te osoby bardzo często wpadają potem w związki toksyczne. Trzecią bardzo ważną rzeczą to jest, im, to, to jest taka świadomość tego, że w waszym otoczeniu nie było. Kogoś dorosłego, który pokazywał prawidłowe schematy. Bardzo często takie osoby są w stanie, nie, nie potrafią reagować na zachowania toksyczne, nie rozróżniają tych zachowań toksycznych, ponieważ najzwyczajniej w świecie nikt im nie pokazał, jak powinno się zachowywać prawidłowo, jak re reakcja, jak obrona. Przeciwko osobom, które nas niszczą, źle się wobec nas zachowują, toksyczne zachowania wobec nas stosują. Jak mamy się zachowywać? No, ktoś, kto nie wiedział, jak, ma, jak, ma, jak powinna wyglądać prawidłowa relacja, nie może tej relacji zastosować u siebie. Po prostu nie ma takiej fizycznej, fizycznej możliwości. Bardzo ważną rzeczą, czwartą, jest właśnie rodzice, opiekunowie pozostawali ciągle w trybie dziecka czyli to wciąż niewyrośnięte dzieci, którym, którym trzeba się opiekować, którym trzeba pomagać. Tutaj bardzo często też mówimy o parentyfikacji, czyli o tym, że byłeś rodzicem dla swojego rodzica, czyli takie dzieci nadmiernie odpowiedzialne. Nie potrafisz wtedy zrobić, wtedy też jesteś odpowiedzialny za, za, czyjeś, za, czy, za czyjąś toksyczność, bo pamiętajcie, że osoby narcystyczne, zaburzone, toksyczne to są osoby, które pozostają w trybie dziecka. Czyli to znany schemat. Dziecko w domu, rodzic był dzieckiem w domu, ty, byłeś, ty teraz też jesteś w roli rodzica dla osoby narcystycznej. Też pełnisz, przypominam, rolę matki. W, dla osoby narcystycznej. Rodzice emocjonalnie niedostępni, czyli tacy rodzice, dla których bardzo ważną rzeczą są pieniądze, wykształcenie dziecka, tego typu rzeczy, ale nie są emocjonalnie z dzieckiem związani, czyli nie interesują się dzieckiem. Tak, 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 idź do pokoju, odrób lekcję, cichutko, nic nie ma, ale nie pytają się co u dziecka, jak się czuje, na czym mu zależy, co chce, nie znają jego marzeń, jego pragnień, nie są emocjonalnie z nim związani. No, i ostatnią rzeczą jest, rodzice wymaga, wymagają od ciebie za dużo wsparcia. Czyli to też ta parentyfikacja i też bardzo często opiekowanie się swoimi braćmi, swoimi siostrami, czyli taka wymaganie od dzieci bardzo dużo, że musisz być lekarzem, musisz być naukowcem, musisz być kimkolwiek. Bardzo dużo wymagań, które dziecko czuje się bardzo. Przytłoczone tym, że musi spełniać te oczekiwania. Oczywiście tutaj też o parentyfikacji, czyli niezdolności rodzica do pewnych rzeczy i do tego, że wymagamy tego. Moi drodzy, wszystkie takie zachowania, te, które wymieniłam, są powodem do tego, że niestety wasz radar na czerwone sygnały i na umiejętność radzenia sobie z toksycznymi osobami, które was wykorzystują, powodują, że. Wciąż tkwicie w nich, że uruchamiają się schematy odrzucenia, schematy pozostawania niewystarczająco dobrym, e, ciągle sprawujemy rolę rodzica, nie, nigdy nie jesteśmy tym, tym dzieckiem. Nikt się nami nie opiekuje, nikt nie pokazuje tych wzorców dobrych. E, powoduje, że wpadamy i jesteśmy e, z osobami toksycznymi i nie potrafimy z tych związków wyjść. E, przygotowałam dla was trzy. Oczywiście recepty na to, jak sobie spróbować tutaj pracować z wewnętrznym dzieckiem, ale też teraz, tu i teraz, czyli pierwsza wa bardzo ważna rzecz. Mm. To spisanie momentów, w których, bo tutaj też tkwicie w takim uzależnieniu i w tym, że macie wyrzuty sumienia do siebie, takiego żalu, że pewnych rzeczy nie zauważyliście dużo wcześniej. Moja propozycja, żebyście spisali, to jest pierwsze zadanie: spisali te czerwone flagi, których wiecie, że już dziś nie zauważyliście. Takich, które, które wiecie, że już funkcjonują, były wobec Was zastosowane, spiszcie je, spiszcie je, czego nie zauważyliście. Pamiętajcie, w tych, w tych listach bądźcie wobec siebie otwarci, to się już wydarzyło, ale to na przyszłość robi dużą rzecz. Drugą rzeczą, którą możesz zrobić, jest stworzyć listę swoich obecnych znajomości, relacji i zobaczyć w nich Toksyczne zachowania, zobaczyć, gdzie tam rzeczywiście są toksyczne zachowania, znając już tą listę czerwonych flag, zobaczyć, jakie wobec ciebie są stosowane próby manipulacji, jak one, jak, 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 jakie, jakie ta osoba stosuje wobec was, i zobaczyć, gdzie w dzieciństwie podobne sytuacje. Były wobec Ciebie stosowane. Czyli na przykład, kto wobec Ciebie tak manipulował, kto próbował wzbudzić poczucie winy w Tobie, wstydu, kto próbował obniżyć Twoją wartość, kto Cię zawstydzał, kto stosował wobec Ciebie karanie ciszą, kto się obrażał na Ciebie, że nie tak się zachowałeś, więc ja teraz ukażę Cię ciszą. Kto, kto, kto stosował takie zasady? Zobacz, przyjrzyj, się. Popatrz na dzieciństwo. No i trzecią, najważniejszą rzeczą, taką finalną, jest zaproponuj, jakbyś chciał się zachować wobec takiego zachowania toksycznego. Na razie je sobie zaprojektuj. Popatrz, jak powinieneś, jak chcesz. Zachować się, jakie chcesz postawić granice tej osobie, która przekracza, która zachowuje się wobec ciebie toksycznie. W toku całej pracy z wewnętrznym dzieckiem będziemy uczyli się tej samosprawczości, odpowiedzialności i przede wszystkim poczucia własnej wartości. I mam nadzieję, że ta lista za jakiś czas będzie dla ciebie bardzo pomocna, bo będziesz ją mógł wprowadzić w życie. Ale na razie powtarzam te trzy rzeczy, one też będą w opisie. I, I mam nadzieję, że uda mi się jeszcze stworzyć karty pracy, więc je też udostępnię pewno na Instagramie, ale udostępnię też karty pracy do, tych, do, tych, do tego dzisiejszego filmu. Moi drodzy, praca z wewnętrznym dzieckiem, jeszcze raz powtarzam, i słuchanie pracy, przepraszam, słuchanie swojego wewnętrznego dziecka jest początkiem pracy bardzo, bardzo ważnym. Wszyscy ci, którzy zaczynają pracę. I jeszcze raz, nie rewolucja, a ewolucja. To jest naprawdę proces, który musi troszeczkę potrwać w waszym życiu. To jest malutkimi kroczkami, robimy do przodu, możemy się cofnąć, jak dziecko się czuje. Wyobraźcie sobie małe, jeszcze raz powtarzam, skrzywdzone, biedne, zezłoszczone dziecko, i spróbujcie znaleźć do, do niego drogę. Czasem dla osób, które nie mają dzieci, proponuję małego psa, którego przygar przygarnęliście ze schroniska i nie wiecie co mu dolega i nie wiecie jakie ma traumy, czy go ktoś bił, czy ktoś go źle traktował, ale staracie się te tego małego pieska, kotka co tam będziecie adoptować, wyobraźcie sobie, że musicie zyskać jego sympatię, jego aprobatę, to, że chcecie go nauczyć jeść, to, że chcecie, żeby z wami dobrze funkcjonował i żeby po prostu za chwilę był szczęśliwym zwierzęciem. Na przykład niech to będzie to zwierzę. Czy to wewnętrzne dziecko, czyli też niech to będzie dziecko. Wyobraźcie sobie, że chcecie tej istocie, temu zwierzęciu po prostu pomóc, tak, żeby było szczęśliwe. Niech spróbujecie. Próbuje wywołać w Was ten, tą taką cierpliwość, miłość i taki szacunek do tego zwierzęcia, do tego malutkiego dziecka, które po prostu trzeba otoczyć opieką i miłością. I w ten sposób, przerzucając na trzecią osobę, czyli na malutkie dziecko, albo na malutkiego pieska ze schroniska, przerzućcie swoją miłość. Nie myślcie, że to chodzi o Was. Ja tu teraz jestem ważny, tylko popatrzcie, jak pomóc temu pieskowi, jak pomóc temu malutkiemu dziecku, które wiecie, że jest skrzywdzone. I niech to na początek będzie wyznacznikiem waszej rozpoczęcia pracy z wewnętrznym dzieckiem. Moi drodzy, to bardzo ważny etap, bardzo po, potrzebny do pracy z wewnętrznym dzieckiem, do tego, żeby na finalnie. Finalnie móc z nim pracować. Ja przypominam jeszcze raz o tym naszym akronimie ZROZUM. Prześledźcie go bardzo uważnie. W opisie będziecie mieli dokładne. Dokładny opis tego, jak to, jak to zrobić, co to znaczy po kolei, i prześledźcie to. Cierpliwie, spokojnie, bez złości, bez niezrozumiałym. Piszcie mi, jeżeli czegoś nie zrozumieliście, będziemy to w dalszych etapach jeszcze raz tłumaczyć. Moi drodzy, Pięknie Wam dziękuję, bardzo się cieszę, że pracujecie z wewnętrznym dzieckiem. To jest jedyna praca, która przyniesie Wam korzyści, bardzo wymierne korzyści. Więc bardzo serdecznie Was zapraszam i błagam o cierpliwość do siebie, błagam o cierpliwość do pracy ze sobą. Wszystko da się wypracować. Bardzo mocno Was ściskam, dziękuję za uwagę i do miłego zobaczenia.